Dziennie potrzeba nam do życia od 1,5 do 3 litrów wody. Każdego dnia kupujemy butelkę wody. Ale czy aby na pewno dobrze postępujemy? Czasem zdarza się, że z tej zakupionej butelki pozostaje nam jeden łyk. Niewiele myśląc, pozbywamy się resztek picia. W Afryce, gdzie ludzie muszą przemierzać wiele kilometrów, by potem wracać z kilkoma litrami czegoś, co jest zanieczyszczone. Mieszkaniec Afryki za ten jeden łyczek oddałby życie. Pomyśl, zanim bezmyślnie pozbędziesz się życiodajnej wody. Bo możesz zmarnować coś, za co ktoś inny jest w stanie poświęcić nawet własne życie. Zwykła woda ma wagę złota.